Ten, co z zapazuchy zdjęcia aliena wyciągnął. Dobra, wysłał. If you believe we have crap. Ale to jest 9 miesięcy, to nie jest to. To nie jest to. To każdy widział. If you believe we have crap. To też popierdolone jest poniekąd. Ale to nie jest to. Crashed craft. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Znaleźli ciało w poludów. Mamy jasność. UFO ludy istnieją. Dzięki Xino i dzięki Koreczek. Sprawdź sobie incydent w Roswell ważne. Czaj, to się jakoś patrzyła. UFO krążyło. O kurwa. To też konkretnie. Tylko prawa słuchawka. UFO krążyło nad okolicą około godziny, tuż przed północą. Świetlna kula rozbiła się o wieżę kościoła i odleciała na wschód. Widziało ją kilkadziesiąt osób. Sołtys zrobił zdjęcia, ale na kliszy o dziwo nic nie widać. Wracało to coraz bliżej, coraz niżej i to myśmy widzieli już coraz wyraźniej. Tak myślałam, że no nie no, to zdawać się nie może, no bo nas trochę osób jest. Kula taka, świetlista kula, która taka może lekko rozszczepieżona. I to wybuchało, kręciło się w prawą stronę, w prawą stronę. I to tak średnicy dobierało nawet do no, 3 metrów, tak z daleka do 3 metrów, może więcej nawet. UFO to jest jako spodek, nie? Ale, a to właśnie były kule, takie światła, tak jakby duchy czy coś w tym stylu. Mam koleżanki, które właśnie w Złotymstoku, czy jak tutaj kolega był i mówi, że właśnie w Surzejowie, tak samo to ludzie widzieli. Też właśnie takie kule światła schodziły się i rozchodziły. Naukowcy nie traktują UFO poważnie. Ich zdaniem brakuje wiarygodnych danych, by móc zbadać to zjawisko. I w większości wypadków tego typu zjawiska, no to są zwykłe jakieś zjawiska meteorologiczne zachodzące w atmosferze. Ja osobiście no nie bardzo jestem przekonany co do istnienia UFO. Jednak w Bobolicach ludzie są coraz bardziej zaniepokojeni. Ten fenomen nawiedził wieś już po raz trzeci w tym miesiącu. Wojsko zapewnia, że nie dysponuje żadnymi świetlnymi kulami i nic im nie wiadomo o tym zjawisku. Nieźle. Bobolice. Cała wieś się zeszła, no bo kamery były. O ten lik chodzi? Poka. FBI! Nie, to nie o ten leak chodzi. A nikt nie wysyła prawdziwego linku. O kurwa, Alien Interview 7 lat temu, 8 milionów wyświetleń, poka. Słabej jakości, to nadaje wiarygodności. Zastrzeżone, ściśle tajne. 9 czerwiec, 64 rok. To 4 części są. O ja pierdolę. Ale jak oni z UFO-kiem gadali? Czekaj. No nie. No kurwa. No kurwa. Thousands of light years to get here. Crash. Tell us the truth or the word for another reason. The trash comes. I'm far off. Far off future.
Kurwa, co to za gówno jest, bo czasu aż... To jest classified US government file film. Odkrycie, żeby... Odkrycie jest trzymane w sekrecie, żeby bronić niewinnych. A to jest zaprezentowane w surowej formie, tak jak to, tak jak było. No kurwa, no. No. Ask him what happens in Avengers Endgame. Nie obchodzi mi, czy to jest prawdziwe, czy nie, ale przekaz jest dobry. Donaty nie działają? Wiem, bo je wstrzymałem. So I take it aliens took over our future, right? So we're human. Okay, so you evolved from us. So what are you doing here now? How? Kurwa, weź, chujnia. Oglądam ufoki. Zastrzygnięte dokumenty. Fok mówi, że nie ma religii i bogów. Co ty pierdolisz, po ludzie? Co? Co to dogma? I see.
Nie wiem, kurde. Bajka, zabawa. Part 2? Są 4 części. Pierdolą w tych komentarzach. A jak on się tam w ogóle dostał, że wzięli go na przesłuchanie? Czekaj, chwila. Co to jest za kanał w ogóle? Many Things. O cholera, foliarstwo uchodźcowe. Film production of company of director... Aha. Part 25. A myślałem, że prawdziwe. No ja też, no widzisz. Dajcie mi prawdziwy wywiad z ufoludami, chcę zobaczyć. Nie ma takiego. Bo może ufoludów nie ma. UFO over Vasquez Rocks. 9 lat temu. I think that's where they shot. Are we there? Yeah, I think that's it right there. What's that? Look at that. No, nie, no, no. O kurwa, no statek matka. Aż przestał nagrywać. Cholera jasna. Jest ciężko prawdziwe materiały w tym zakresie. A nie ma jakichś wywiadów z chłopami, co tam w NASA pracowali czy coś i faktycznie mogą coś powiedzieć już po czasie, co uważają na ten temat? Jakieś takie prawdziwe, mówię. Wiadomo, że tam nie będzie pościgów wybuchów w tych informacjach, ale jakieś chociaż szczątki informacji, co oni tam podkrywali. A może wrócimy do gry w sumie, bo zapomniałem o tym, że... A, już jest pierwsza, o cholera jasna. Wysyłam od 20 minut te materiały, tu jest, ale większość tych linków, co wysyłacie, to jakieś FBI albo coś. Cały czas tłukło, ale to tak no. Tłukło, całe noce, całe dnie tłukło. Tak no i co? Który link kliknąć? I tak bez przerwy. Wie Boże, ani spać, ani się położyć. Co tu zrobić? Ten film, co to? Łęcina przecież... Nie, to też nie to. Incydent w Roswell, a tam... Tylko czy w tych filmach nie ma jakichś pojebanych rzeczy? Jak mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? No i piorun Nie będę mówił, jak... Tak się wystraszyłem. Tu jest. No wyślij ktoś prawdziwy link. Hyvät naiset ja herrat, television katselijat. Hyvät naiset ja herrat. Uhu, porno. To. O. No nie no. Nie dowiem się nic o ufolutkach, niestety. A ten? O, National Geographic.
Rzetelne źródło informacji. Historia latającego talerza znalezionego pod Roswell. Tajemnica Roswell. Ale to 2 minuty tylko, kurczę. Ale tu w podpowiadanych coś fajnego jest. Ale będzie mi się foliarstwo wyświetlało w proponowanych. W 2015 roku piloci spotkali niezidentyfikowany obiekt. Dobra, 2 minuty, co to? Historia latającego talerza znalezionego pod Roswell przez 30 lat była zapomniana. Nie wspominano o niej nawet w książkach o UFO. W 1978 roku Jesse Marcel, oficer wywiadu, który 31 lat wcześniej zbierał szczątki pojazdu, ponownie opowiedział swoje... Jak się to pisze? Jesse Marcella. A to jest jakiś śpiewak. Wspomnienia. Czy uległy zmianie pod wpływem fantastyki naukowej? To opowieść rodem z filmu z lat 50. Jest idealna. Wierzymy, że coś takiego mogło się wydarzyć. Ameryka była gotowa, by zaakceptować taką opowieść. Seriale telewizyjne i filmy takie jak z Archiwum X czy Stranger Things bezustannie dodawały tej legendzie znaczenia. Według badań z 2013 roku połowa Amerykanów wierzy w życie pozaziemskie. Obcy byli tutaj, możliwe, że jesteśmy ich dziećmi. No. Czy Amerykanie wierzą w ET, bo pokazano im przekonujące dowody? A może fantastyka naukowa w ich umysłach przerodziła się w fakt? Nie wiem, no... Zwolennicy UFO wierzą, że rząd ukrywa obcy statek wraz z załogą. Coś się rozbiło i odnaleziono to. Władze nadal mają to coś. Sensacyjne książki i filmy donoszą o niezwykłej wojskowej maskaradzie. Ale żądania, by władze ujawniły wszelkie informacje na temat kosmitów, nie zaowocowały przedstawieniem żadnych wiążących informacji. Istnieje organizacja, która poszukuje w kosmosie sygnałów wysłanych przez pozaziemską inteligencję. Jest to Instytut SETI. Nie natrafiliśmy na żaden sygnał, który świadczyłby o tym, że ktoś tam jest. Niezależnie od tego, co wydarzyło się w Roswell, od czerwca 1947 roku w całej Ameryce widywano UFO. W 1948 roku Pentagon zareagował, rozpoczynając dochodzenie o kryptonimie Projekt Niebieska Księga. Szczątkowe informacje, 2 minuty to nic. Dobra, styknie. Trzeba dzień zakończyć w gierce. Nie oglądam waszych wszystkich linków. Wysyłacie tyle, tego nie da rady tego wszystkiego patrzeć. Ciężka sprawa. Chwila. Tu masz wywiad z tym agentem, co zdjęcie miał z obcym. Kurwa! Nie wiem, co ty mi wysyłasz. Święty. Nie klikam już wasze linki. To nie jest. Dziękuję, Daphnus. Niezły wywiad. Dobra. Muszę się swoimi ufoldami zająć na razie. Pokłada muszę wrócić. Zakończmy dzień. Kto tak stękał? Nie wiem. Musiało coś boleć chyba. I coś źle być. O, alerty wznowię. Tylko nie patrzę na linki z alertów. Teraz już gram. Tutaj masz ważną wiadomość od kosmitów. Nie, no. Ten film Legita akurat. Czekaj, bo Gambit jeszcze wysyła. Poka. Zobacz to. To powinno dać ci obraz tego całego UFO i obcych i innych tego typu rzeczy. Zobacz też inne materiały o Księżycu, kręgach w zbożu i tym podobne fajne materiały. Na końcu wszystko wyjaśni. Hunter in Southeastern Colorado. Przyjrzymy się najbardziej przerażającym rzeczom.
rzekomym dowodom fotograficznym i filmowym na istnienie legendarnych stworzeń. Ale czy ktoś wierzy? Kurczę, przecież to jest tak łatwo. Niektóre te, które mimo bycia powszechnie uważanymi za mistyfikacje, stały się ikoniczne. Będziemy jednak wykluczać duchy. Które zdjęcie lub nagranie uważacie za najbardziej przekonujące? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Człowiek ćma. Czas sławy człowieka ćmy nie był długi, ale pozostawił trwały wpływ. Jego rządy terroru trwały od listopada 1966 roku do grudnia 1967. Pierwszy nagłówek brzmiał: ludzie widzą ptaka wielkości człowieka. Stworzenie coś. Mówi się, że nawiedzał Point Pleasant w zachodniej Wirginii. Naoczni świadkowie opisywali go jako wielkiego, latającego człowieka z 3-metrowymi skrzydłami i świecącymi czerwonymi oczami. Człowiek ćma mógł wrócić. Zerknij w listopadzie sobie, 2016 mieszkaniec Wirginii zrobił kilka zdjęć czegoś, co wyglądało jak latający, skrzydlaty człowiek z chudymi nogami. Mężczyzna twierdzi, że zdjęcia są autentyczne. Ponoć nie był świadom legendy, póki nie zobaczył człowieka ćmy na niebie. Nie, no nie, żal czasu na to mi chyba jest. Czemu donaty nie działają, wysyłałem linka. Numer 9. Ningen. Historie o Ningenie są stosunkowo nowe i pochodzą z japońskiego forum Tuchenne. Ponoć pierwszy raz zauważył go japoński statek wielorybniczy u wybrzeża Antarktydy. Załoga patrzyła, jak blade, humanoidalne stworzenie wynurza się z wody. Opisy są różne. Niektórzy naoczni świadkowie twierdzą, że ma ręce i nogi. Inni, że płetwy, ogony i macki. Japoński magazyn o zjawiskach paranormalnych, MU, wziął się za tę historię w 2007 roku. Wykrzyknik komputer, taką mam listę. Ekranu Google Earth przedstawiający coś, co wyglądało na Ningena na południowym Atlantyku. Niestety, na razie niewiele wiadomo o Ningenie, ale trzeba przyznać, że nie na to niepokoją. Że jeden Dobra. Z najbardziej prawdopodobnych incydentów UFO to incydent Jerzy Manowicki i jest to zatajone i nie ma na ten temat wielu informacji. Reszta leci do mediów i mainstreamu, bo to fejki, a ten incydent jest zatajany. Który incydent? Brzmi ciekawie, jaki incydent? Obejrzyj sobie film Kontakt z Jodie Foster i Matthew McConaughey. Klimat trochę jak z Voice of the Void, też nasłuchują z Incydent satel. Jerzmanowicki. Incydent Jerzmanowicki. Incydent Jerzmanowicki. Co to jest? Jerzmianowicka afera śmieciowa. UFO na Babiej Górze. Co to? Próbka pozaziemska. Witeczku, dlaczego oni mają logo Szlakiem Koalicji tajemnic. Obywatelskiej? O, to ciekawie Kosmos, to wygląda, ale to... Kurwi. Wyłączaj to, zanim federalnych będziesz miał na karku Monkas. To brzmi tak, wstęp do tego. W podkrakowskiej miejscowości Jerzmanowice w 93 roku doszło do eksplozji, która rozerwała kilka ton skały w drobny mak, zalewając okolice gradem kamieni. Pomimo licznych... Hacking, coś dziwnego znaleziono obok Plutona. Zoba, guci. No, rozerwało tam... Dobra, chuj. Grajmy.